Ja również bardzo serdecznie witam wszystkich. Nie będę już wymieniał, pani Wioleta wymieniła chyba wszystkich. Także witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, a szczególnie tych najmłodszych, przedszkolaków. Moi drodzy, Liceum Ogólnokształcące Dni Otwarte organizuje co roku. Ale z takim rozmachem i tak uroczyście, to pani dyrektor chyba pierwszy raz. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Nasz Rzepiński Ogólniak to jest szkoła z wielkimi, wspaniałymi tradycjami. Od jakiegoś czasu, aby uatrakcyjnić naukę w naszym liceum, została utworzona klasa o profilu policyjnym. Oprócz klas oczywiście ogólnokształcących. Dzięki temu zyskaliśmy wielu nowych uczniów i pozyskujemy ciągle jeszcze więcej. Od 1 września 2017 roku wspólnie z 11 Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu pragniemy utworzyć klasę wojskową, a nawet otrzymałem informację tutaj, że nawet dwie klasy wojskowe. Także miejmy nadzieję, że słowa generała Miki się spełnią. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich absolwentów gimnazjów zachęcamy, aby rozpoczęli naukę w szkole średniej tu właśnie w naszym Rzepińskim Ogólniaku, a na pewno żałować tego nie będą. Dziękuję bardzo.